Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego wzięli dziś udział w czwartej odsłonie ogólnopolskiego przeglądu państw Unii Europejskiej Unia bez tajemnic. Przegląd odbył się w szkole podstawowej w Rękusach. Tegoroczna edycja konkursu przebiegła pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie promowali zdrowy styl życia, prezentując potrawę, album oraz układ choreograficzny nawiązujący do wybranego kraju Unii Europejskiej. Mówi Barbara Ladzińska, dyrektor szkoły podstawowej w Rękusach. Nasza szkoła jest szkołą europejską, realizujemy dwa projekty międzynarodowe. Dzisiaj właśnie dzieci przedstawiały ją potrawy, zdrowe, międzynarodowe potrawy. Fotografowały je w sposób przygotowania, dokumentowały w albumach polsko-angielskich, a w tej chwili na scenie prezentują się w układach choreograficznych, promujących zdrowy styl życia, ruch. Europa przyszła do nas, my od zawsze byliśmy w Europie i chcemy, żeby nasze dzieci czuły się w pełni Europejczykami. W jury konkursu zasiedli Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski, Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa oraz Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa nr 9 w Ełku. Kolejne miejsca na podium zajęły zespoły szkół z Woszczel oraz Chełch. Jak przyznają uczestnicy przeglądu, zdrowy styl życia to przede wszystkim zdrowa żywność oraz sport. Przygotowaliśmy taniec aerobik z kwiatami. Taki zabawny. Tak, z kwiatami. No, z rzeczami, które przypominają oznaki wiosny. I miały to być przyrządy gimnastyczne i naszym przyrządem są laski. Przygotowaliśmy strutel z jabłkami. Nasze góralki to zrobiły. Tak. Stosujemy zdrowy styl życia. Przygotowaliśmy taniec aerobik. Nasz układ to jest muzyka połączona z ćwiczeniami, potrawę irlandzką, ziemniaki, cebula, kiełbasa. Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia. Są ćwiczenia i trzeba się dobrze odżywiać. Zdrowe odżywianie. Tego typu spotkania integrują społeczność lokalną, a także promują szkoły wiejskie, powiedział Radio 5 Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szkoła wiejska to szkoła, która realizuje wszystkie te cele, które powinna realizować szkoła. Szkoła wiejska w ten sposób przełamuje mit o tym, że na szkołach wiejskich to i słabsza edukacja, i mniej te aktywne są szkoły, i trochę słabiej wykształcona kadra pedagogiczna. To wszystko jest nieprawda. Szkoły wiejskie są dzisiaj szkołami należącymi do pierwszej ligi szkół w Polsce. Każda niemalże szkoła w tej gminie, w gminie Ełk, ma swoją określoną tradycję, tożsamość i to tu dzisiaj poznajmy jedno z tych tradycji tradycyjnych i uroczystości spotkań, które tutaj trwają. Konkursowi towarzyszyły pokazy Ełckiego Klubu Wiedwudao oraz Klubu Zapaśniczego GLKS Orzeł Karolewo. Organizatorem przeglądu była Szkoła Podstawowa w Rękusach, gmina Ełk oraz Starostwo Powiatowe w Ełku.